do 2030 roku, niż WHO zapowiada pandemię otyłości, pandemię insulinooporności, pandemię cukrzycy typu drugiego i pandemię chorób psychicznych, czyli... Wśród Polaków, w ogóle na świecie, te nasze organizmy są coraz słabsze. A co mi teraz z tych pieniędzy, jak ja niedługo zdechnę? A moja żona znajdzie sobie jakiegoś mądrzego i będą zużywać mój majątek. No ale moje lata... Ciężko było rodzicom zagonić dzieci do domu. Czy to prawda, że już na studiach te programy są ustawiane przez koncerny farmaceutyczne? No bo firma na F, która sprzedawała jeden z produktów do wstrzyknięć, zarobiła pieniądze w jednym roku większe niż całe PKB Polski, że nasze zdrowie podupada. Stajemy się coraz mniej odpornym społeczeństwem, a jednak medycyna podobno idzie coraz bardziej do przodu. No to jest duży biznes, tak? Świat zdrowia to jest duży biznes. A co robi człowiek, który ma nóż na gardle i chorobę nieuleczalną? No odda wszystko, zapożyczy się, żeby spróbować. W ogóle mnie najbardziej rozwala w sklepach dział ze zdrową żywnością. Czyli co to inne, to co to jest, tak? Mam propozycję, żebyśmy może widzów po raz pierwszy pewnie nauczmy w skrócie, jak oddychać, co robić na start. Dobra, a głodówkę, jak mówisz, to ile można tak sobie jak w domu chcemy, nie wiem, zrobić, to jak długo... I co ostatnio dopadłem badania, że w każdej butelce plastikowej z wodą jest około 240 tysięcy cząsteczek plastiku, mikrocząsteczek plastiku. Błędnym kołem zapędziłem się do tego, że któregoś dnia lekarze powiedzieli, że już nie mają pomysłu, co ze mną robić. Nie? Zapraszam na spotkanie z topowymi przedsiębiorcami 8-10 września w hotelu Heron Life Hotel, pięciogwiazdkowy hotel, który zbudował Andrzej Wiśniowski. Czy temat samotności przedsiębiorcy jest Ci znany? To tutaj 8-10 września po raz kolejny tworzymy rodzinę biznesową, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy na relacje. Tutaj nic nie sprzedajemy, bo najważniejsi są ludzie. 3 dni topowi przedsiębiorcy, wiedza od najlepszych z branży i czas na relaks. Niezależnie od tego, jak duży jest Twój biznes, zapraszam Cię właśnie w to miejsce i mam nadzieję, że zobaczę się z Tobą. Do zobaczenia, cześć. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. Ciekawy gość, Sebastian Zachara. Jesteś osobą, która dzisiaj chyba w Polsce promuje to zdrowie, ale tak naprawdę holistycznie w wielu aspektach. Mówi się o tobie, że jesteś człowiekiem, który dzięki tobie można zdrowo żyć. Tak się nazywa, wiem, że też między innymi twój projekt, ale dietetyk kliniczny, psycholog biznesu, trener oddechowy, jak czytałem. No i przede wszystkim człowiek, który dużo czasu spędza w zamrażalce, jak się dowiedziałem. Tak, też. To bardzo się cieszę, że jesteś, bo dzisiaj no, jest bardzo temat na czasie. To zdrowie, które idzie, jest za oknem ciepło, ale no, nasze zdrowie z każdym rokiem, jak się patrzy, jest coraz gorsze. Czy też to zauważasz, że wśród Polaków, w ogóle na świecie, nasze organizmy są coraz słabsze? Znaczy tendencja jest na pewno spadkowa, spadamy zdrowotnie. Jak nawet są statystyki i przewidywania, to do 2030 roku, niż WHO zapowiada pandemię otyłości, pandemię insulinooporności, pandemię cukrzycy typu drugiego i pandemię chorób psychicznych, czyli zmierzamy w niedobrym kierunku, dlatego postanowiłem, taką moją misją wewnętrzną jest próba uświadamiania, bo wiadomo, że ciężko się przebić z tematem zdrowia, no bo to nie jest temat taki popularny i na czasie ludzie wolą iść jednak w kierunku komfortu, wygody, a tutaj trzeba jednak troszkę wyrzeczeń, troszkę popracować nad sobą. Dlatego moja misja jest uświadamianie jak największej grupie osób, szczególnie przedsiębiorców, którzy są też autorytetami dla wielu osób i przedsiębiorców podgląda jakby inna rzesza społeczeństwa. Jeżeli my będziemy dowodem na to, że można zdrowo żyć, no to myślę, że ten trend jesteśmy w stanie chociaż zatrzymać. Tak, no to jest bardzo ważne. Tu jeszcze powiemy później o tym, bo ja też doczytałem, że miałeś bardzo ciężką chorobę nowotworową i pewnie to też jakieś jest pokłosie tego, że dzisiaj zajmujesz się tym zdrowiem i też jak spotkałem niektórych lekarzy, którzy gdzieś trochę tak leczą poza schematami, no to właśnie dlatego, że sami nie mogli sobie poradzić, więc to jest bardzo ciekawy temat, no ale jesteśmy przy lekarzach i jak to jest, że mówi się, że lekarze leczą, jakby mieli wyleczyć, to by się nazywali wylekarze, bo oni tylko mają leczyć, ale czy to prawda, bo pracowałeś w firmach farmaceutycznych przez też wiele lat, czy to prawda, że już na studiach te programy są ustawiane przez koncerny farmaceutyczne, no bo dzisiaj jest taka era tych informacji, dawniej no to kupowałeś lek, brałeś od lekarza, wierzyłeś, wiesz, że to jest świętość, nie musiałeś kupić i koniec.
A czyli tak, pracując około 10 lat spędziłem w koncernach farmaceutycznych, czyli tą drugą stronę mocy znam. Koncern farmaceutyczny to jest jak każda firma. A co zależy ci, na czym zależy ci w firmie? No, na największym KPI-u, tak, czyli zysku. Więc tutaj trzeba sobie zacząć łączyć kropki. Nie chcę ja tu oceniać, czy firmy farmaceutyczne sponsorują i zmieniają system edukacji u lekarzy, ale wiem, kto szkoli lekarzy później w dalszej perspektywie. Są to koncerny farmaceutyczne, one dają wszystkie wytyczne, wszystkie szkolenia i one pokazują, w jaki sposób lekarz powinien leczyć i od lekarzy, bo ja się staram nabywać wiedzę jednak od lekarzy, którzy są praktykami i którzy no, są w tej grupie tych lekarzy niezgodnych z systemem, tak? Tych takich trochę buntowników. Część z nich nawet ma pozabierane już prawa wykonywania zawodu, no bo nie pracowali, szczególnie w tej słynnej chorobie, nie pracowali zgodnie z wytycznymi i oni mi mówią, że jednak literatura medyczna w latach 60. czy 70., ta co była na studiach medycznych, zdecydowanie różni się od tej, co jest teraz. Czyli gdzieś ktoś tam swoje łapy na pewno wkłada. Tak, słyszałem, że nie ma nic o ziołolecznictwie, że znikły, tak. Że dawniej dużo tego było, nie? Dużo witaminowych kwestii, dużo suplementacyjnych, dużo właśnie ziołolecznictwa, dużo tego, co pokazywało, że pacjent może być wyleczony, a nie przewlekle leczony. Dokładnie, o tym co mówiliśmy. Ale czy zauważasz też, no bo pracując w firmach, że firmy farmaceutyczne mają dzisiaj problem, bo coraz częściej właśnie wydaje mi się, że sięgamy po alternatywy, coraz częściej tym lekarzom przestajemy wierzyć i wiesz, z jednej strony jedni powiedzą dobrze, drudzy bardzo źle, ale no gdzieś pewnie prawda jest pośrodku, ale czy rzeczywiście firmy farmaceutyczne mają problem? Znaczy myślę, że problemu nie mają, bo nawet jak pokazują znowu ostatnie lata, to rekordowe zyski w historii firm farmaceutycznych nastąpiły właśnie w tej najsłynniejszej chorobie. Firma na F, która sprzedawała jeden z produktów do wstrzyknięć, zarobiła pieniądze w jednym roku większe niż całe PKB Polski. Tak? To sobie wyobraźmy, jakie to są naprawdę pieniądze. Taka korporacja jest w stanie kupić taki kraj jak Polska. Tak? Mhm. Więc na pewno problemów nie mają. Mainstream bardzo mocno pomaga tym korporacjom albo korporacje mainstreamowi. Myślę, że to jest taka transakcja troszkę związana. No, są różne te teorie, tak, co się tak, mówi, może dlatego nie mieli pieniędzy i zdrowili, nie wiem, tak. Ale... Dlatego nie... tutaj nie będziemy spiskować, ale no, trzeba na pewno myśleć i starać się samodzielnie po prostu łączyć te kropki. I myślę, że jest duża rzesza już lekarzy, nie można wrzucać wszystkich lekarzy do jednego wora, że wszyscy są źli, nie? Bo to nie może być tak, że będziemy każdego lekarza na ulicy wyzywać, że to nie, jest... Nie, ja znam wspaniałego tak. Choćby profesora, co operował mi kręgosłup tak. I naprawdę... Dlatego jest wielu lekarzy bardzo dobrych, między innymi właśnie ja nabywam wiedzę od tych lekarzy dobrych, którzy samodzielnie starają się łączyć kropki i walczyć troszkę z systemem, no bo ten system nie do końca jest skuteczny, bo jak zobaczysz właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, te statystyki, że nasze zdrowie podupada, stajemy się coraz mniej odpornym społeczeństwem, a jednak medycyna podobno idzie coraz bardziej do przodu. I tu się zgodzę. Operatywa jak najbardziej tak, co doświadczyłeś sam po sobie operacji kręgosłupa, ale zobacz, że choroby przewlekłe są teraz nieuleczalne. Coraz gorzej, coraz więcej. Tak. I coraz więcej problematycznych różnych chorób związanych z układem pokarmowym, związanych z różnymi nerwobólami, związanych ze spadkiem odporności. Tak, wyjdziemy tego na dwór, zawieje lekko wiaterek i zaraz każdy jest chory, każdy ma grypę. Nie? No coś się dzieje nie tak. Coś jest nie tak. Ale też trochę się mówi, że często leki też mogą nam niszczyć zdrowie, że właśnie niektórzy lekarze chyba zbyt łatwo przepisują. Mówię, bo ostatnio miałem nawet gościa, co mieszkał w Szwajcarii i mówi, że tam nie dostaniesz antybiotyku, jak cię tam boli. Dzisiaj często jest tak, że idziesz u nas do lekarza pierwszego kontaktu, dostajesz antybiotyk, dostajesz leki, nie wiem, właśnie na refluks do końca życia, dostajesz leki na serce do końca życia, często w młodym wieku. I czy to według ciebie, no nie oceniamy tego, ale czy tak jest często, że też leki mogą niszczyć zdrowie? Znaczy tak, zdecydowanie tak, a zacznę od tego, że
Ja kilkanaście lat nie mieszkałem w Polsce. Po powrocie do Polski staram się telewizji nie oglądać. Od 2013 de facto nie oglądałem tej telewizji mainstreamowej, ale nieraz jak jestem w hotelach, sobie włączam. I mnie przeraża liczba reklam reklamująca różnego typu leki. Tak? Ja w żadnym kraju nie widziałem takiej ilości jak w Polsce reklamowanych produktów na wszystko dosłownie. Tak, dosłownie na wszystko. To, co wspomniałeś o lekach na przykład na refluks. Nie rozumiem dlaczego, bo lekarze przecież to są mądre osoby. Te studia, które kończą, są niełatwymi studiami. Inhibitory pompy protonowej, czyli IPP, to są leki na nadkwaśność i zgagę. I one ogólnie nie powinny być stosowane dłużej niż 4 tygodnie. A sam jestem przykładem osoby, która te leki, jeszcze pracując w koncernach, nie mając takiej świadomości, brała przez kilka lat. I non-stop brałem te leki i ten problem nigdy się nie kończył. Tak? I leki mają w sobie to, że to są, nie są naturalne substancje, to są substancje syntetyczne. I otwórz sobie każdy lek i otwórz sobie ulotkę przylekową. Ile tam jest działań niepożądanych? I to nie są wymyślone rzeczy, tak? To są rzeczy, które faktycznie się dzieją. I przy przewlekłym stosowaniu tych leków przez długi czas, no te działania niepożądane zaczynają się pojawiać i nasz stan zdrowia na pewno nie ulegnie poprawie, tylko będziemy brali lek na kolejną dolegliwość, na kolejną dolegliwość i na kolejną, bądź będziemy zwiększać dawki. Dlatego sztuką jest znalezienie przyczyny i zaleczenie tej przyczyny, a nie leczenie przewlekłe i zaleczanie tego, co tam nam dolega. Nie? No a dobra, idąc w drugą stronę też, ostatnio jest też trochę moda i wysyp znachorów i to mówi się, bo jest słynny pan, który leczył witaminą raka, wody uzdrawiające i w ogóle. Jak możemy tego odróżnić, jak też zaufać, no bo nie jest to też jakoś tam unormowane. No i też nie ukrywajmy, wielu widzi w tym niezły biznes, bo wiesz, zaraz ci może sprzedać, że to jest święcona woda i ona cię uleczy i ileś osób niestety naiwnych kupi. Już sam, nie wiem, widziałem, nie oceniam tego, ale nawet jakieś komórki te macierzyste czy coś po parę tysięcy, wiesz, jakieś ampułki i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale no jest tego dużo na pewno. Jest tego dużo, masz zupełnie rację. No to jest duży biznes, tak? Świat zdrowia to jest duży biznes i nie wszyscy są dobrzy, tak? I są osoby, które znajdują tą lukę, że można zarobić na zdrowie i tak jak mówisz, pojawia się wielu szarlatanów, pojawia się wielu znachorów w cudzysłowie i często wykorzystując też jakieś swoje zasięgi, powodują to, że sprzedają swojego typu produkty, które, tak jak mówisz, często nie są tanie, a mogą również zaszkodzić. Dlatego nie jest w dzisiejszej dobie łatwe znalezienie osoby na pewno odpowiedniej. Nie? Bo jeżeli ktoś nie ma kompletnie wiedzy na temat zdrowia i tak, jeden mówi to, drugi mówi to, trzeci mówi to, czwarty to, kogo mam wybrać? Nie? To jest trochę jak rosyjska ruletka. Tak, jeden powie, tak? Bierz, ten drugi niestety tego nie wolno. Tak, każdy powie swoją mądrość. No ja się też z tym spotykam, promuję jakieś tam formy czegoś, żeby zdrowo żyć. Tak? No i nie każdy się ze mną zgodzi, więc mam jakąś rzeszę zwolenników, ale zawsze będę miał przeciwników, chociaż moją ideą jest naprawdę niesienie zdrowia. No ale są osoby, które zarabiają naprawdę olbrzymie pieniądze na różnego typu specyfikach. No i nie do końca to jest prawdą. Właśnie to, co mówisz, tworzą jakieś dziwne tabletki czy komórki macierzyste niewiadomego pochodzenia, jakieś zastrzyki, ampułki, święte wody, cuda, jakieś lampy uzdrowicielskie i tak dalej. No kasują za to, nawet słyszałem, do kilkuset tysięcy złotych. No, a co robi człowiek, który ma nóż na gardle i chorobę nieuleczalną? No odda wszystko, zapożyczy się, żeby spróbować, tak? Dlatego to jest brudny i ciężki biznes. No i tutaj nie ma złotego środka. Nie, no nie ma jakiejś, jak odróżnić, może coś nam może dać pod, wiesz, od razu się lampka zaświecić, że to, nie wiem. No, właśnie tu będzie ciężkie, no bo na pewno jak ktoś chce zarobić na czymś duże pieniądze, dla mnie też zapala się jakaś tam forma lampki, nie? Wszystko trzeba to przekalkulować, czy ta osoba promuje, sprzedaje jakieś dziwne wynalazki, dziwne produkty, czy stara się jednak pomóc w sposób naturalny, bo naprawdę
Powiesz, ci przerwę, ale ktoś powiedział, że właśnie czasami te nawet nieuleczalne leczy natura, czy jakieś zioła, inne rzeczy, one wcale nie muszą być drogie, więc nie musi kosztować. No właśnie, wcale nie musi kosztować kilkaset tysięcy, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy. Mhm. Bo często, jak to mówiłem przed nagraniem, każdy organizm dąży do homeostazy, każdy organizm chce być zdrowy. Jeżeli nie doszliśmy za daleko i nie popsuliśmy, bo już może być za daleko, tak, jakieś ciężkie nowotwory, ciężkie schorzenia, których już tak łatwo nie odwrócimy, jest to nieodwracalne czasami, bez jakiejś tam operatywy, czy nawet już leczenia farmakologicznego, wspartego medycyną niekonwencjonalną, ale jeżeli nie doprowadzimy do tej granicy, to każdą chorobę jesteśmy w sposób naturalny wręcz cofnąć. Nie? No właśnie chciałem ci powiedzieć, jak to jest między kiedy, to jest bardzo trudny temat, ale mam znajomą, która zaufała komuś na przykład do lejków, miała nowotwory i dalej dostała jeszcze przerzuty, jeszcze gorzej, bo też chciała tylko naturalnie i właśnie chyba trochę to odpowiedziałeś, że często jak jest źle, to warto jednak chyba łączyć jedno i drugie, nie? Bo to nie jest tak, że jedno nas tam, wiesz, nie pomoże, tylko ten chyba trzeba atakować z wielu stron. Nie? Są kraje, w których medycyna konwencjonalna pracuje razem i kooperują razem z niekonwencjonalną. No w Polsce to jest duża walka i sprzeczność interesów. Nikt ze sobą nie chce pracować, a są już nawet badania, że połączenie pewnych witamin, nawet z chemioterapią, która nie do końca się sprawdza, bo sama chemioterapia, tak jak pokazują badania, przeżywalność po ciężkich nowotworach i po zastosowaniu chemioterapii powyżej 5 lat jest znikoma, to jest odsetek procent dosłownie. A na przykład takie kombo, połączenie odpowiednich, nawet przeplatanych postów wodnych z odpowiednim podażem witamin dożylnych plus chemioterapią powoduje dużo wyższe jakby procentowo wyleczenie. Dlatego to trzeba wszystko troszkę kooperować i fajnie by było, jakby te dwie gałęzie, które podobno idą w kierunku zdrowia, się uzupełniały. No. No zdecydowanie. I żeby może więcej też było badań w tych niekonwencjonalnych, żebyśmy mogli mieć też taką pewność, że to leczy na to, bo też trochę musimy eksperymentować. Nie? Tylko z tymi badaniami w dzisiejszych czasach to też jest coraz większy problem, bo wyniki badań zazwyczaj są takie, kto zlecający wyniki chce, tak? Czyli jakiś tam sponsor. To tak jak chcemy mieszkanie wycenić, idziemy do rzeczoznawcy i się pyta, czy chcemy dla nas, czy na, wiesz, dla innego. Nie? Czy na handel. Tak, dokładnie. No. Coś w tym jest. Świat zwariował troszkę, no dlatego trzeba być bardziej rozważnym, bardziej szukać w swoim otoczeniu, szukać wśród, nie wiem, znajomych, poleceń. No, chyba to jest najlepsza droga. Bo to, co wspomniałeś o twojej znajomej, która miała nowotwór, miała przerzuty, no to to też rozmawialiśmy przed nagraniem. Nie każda jakby forma leczenia jest dobra dla każdej osoby i z każdym schorzeniem. A niektórzy wrzucają to do jednego wora, że olejki działają na nowotwory i wszystkie nowotwory leczy olejkami. Tak jak ja robię posty wodne i tak zwane głodówki lecznicze, to nie jest to, że każdy organizm poddany głodówce leczniczej wyzdrowieje. Wiele chorób się cofnie, ale na pewno nie wszystkie się uzdrowią. A ludzie tak, o Jezu, głodówki leczą, robię głodówkę. Zrobi głodówkę, nie wyleczy się. A kurwa, pierdolę głupoty i ten, nie, szarlatan jeden. I, no to tak wygląda, dlatego to jest znowu kwestia dobrania indywidualnego pod daną jednostkę i chorobową, i osoby, tak? No dobra, właśnie trochę na początku powiedziałeś, ale dlaczego dzisiaj chorujemy częściej? Skąd to się bierze? Bo chciałem ciebie zapytać, dlaczego rzeczywiście ileś lat temu no byliśmy zdrowsi i mówi się, czy tak prawda, no jedzenie, stresy, zanieczyszczenia, ale trochę też odpowiedziałeś, że chyba wiele też chorób możemy wyleczyć jedzeniem. Ale dlaczego w ogóle, skąd się to bierze, że dzisiaj przecież mamy wszystko właśnie super ekstra foody, ci mówią, masz świadomość, że nie wiem, cukier szkodzi, sól za dużo, wszystko niby wiesz, dawniej nikt nic nie wiedział, to było w domu gdzieś, to się jadło i ludzie byli zdrowsi. Tylko ludzie, widzisz, kiedyś chyba bardziej kierowali się intuicją, a teraz właśnie tymi pseudobadaniami. I pytasz dlaczego? No to chemii w jedzeniu. Teraz wejdź do sklepu. Jak ja wchodzę do sklepu i nawet nieraz wrzucam na swoje social media takie rolki, w ogóle mnie najbardziej rozwala w sklepach dział ze zdrową żywnością. Czyli co to inne, to co to jest, tak? Poza tym miałem kiedyś swojego czasu jeździłem z takim miernikiem, tak, do pomiaru azotynów, azotanów w warzywach, w owocach, w mięsie. No to wszystkie normy są przekroczone. Naprawdę w sklepach ciężko znaleźć dobrej jakości żywność. No to tak, mamy zanieczyszczenia w żywności, zanieczyszczenia w wodzie, zanieczyszczenia w powietrzu,
zanieczyszczenia w postaci różnych środków ochrony domu, środków czystości. Nie zdajemy sobie sprawy, ile nasz organizm ciągnie poprzez skórę, tak? Nawet syntetyczne, kolorowe rzeczy, poprzez perfumy, dezodoranty, szampony, płyny do mycia naczyń, jeżeli myjemy. Po prostu to wszystko ciągnie toksyny i chemię. Poza tym mamy przewlekły chroniczny stres. Ludzie lubią stres z natury, ale krótkotrwały. Tak jak była tak zwana reakcja uciekaj albo walcz, tak? Chwilowy stresor i albo trzeba było zabić zwierzę, albo przed nim uciec. Nie? I ten stres mijał i było fajnie. To jest tak chwilowa walka, chwilowy sprint. A teraz prowadzenie firmy, działalności, urzędy skarbowe, klienci niepłacący i tak dalej. I żyjemy tak, rata kredytu się zbliża, a ja nie mam nic na koncie, ZUS trzeba zapłacić, ten chce to. Tu, nie wypaliło. Tak, tu się śpieszysz, tu stoisz w korku. Zjesz w biegu i ty jesteś ciągle w chronicznym, permanentnym, przewlekłym stresie. Na stres na pewno nie jest wskazany dla naszego zdrowia. Dlatego te wszystkie aspekty powodują, że zaczynamy chorować. Poza tym ta żywność nie jest już tak odżywcza jak kiedyś. No to słuchaj, jesteśmy przy stresie. Mówiłeś trochę też przed o tym oddechu. Mam propozycję, żebyśmy może widzów po raz pierwszy pewnie nauczmy w skrócie, jak oddychać, co robić na start, bo chyba można oddechem trochę walczyć z tym stresem. Tak, oddech wpływa. Oddech to jest w ogóle metoda zaciągnięta z Dalekiego Wschodu, tak? Mnisi buddyjscy i różnego typu ludzie Dalekiego Wschodu często widzicie i siedzą, medytują, potrafią różne rzeczy i nawet wpłynąć na swój organizm, bo tak głęboko wchodzą w stany medytacji, że na przykład dostanie się do jakiegoś tam klasztoru, nie pamiętam już którego, to takim zaliczeniem na to jest obwinięcie na mrozie, mokrym prześcieradłem i taki mnich tak długo musi siedzieć i medytować, żeby podnieść temperaturę swojego ciała na tyle, żeby to prześcieradło odparowało i się wysuszyło. Nie? Czyli my jesteśmy w stanie takie rzeczy uzyskać, ale nie idźmy aż tak wysoko. Chodzi o podstawowe oddychanie, co jest też problemem w dzisiejszych czasach, bo ja jestem również trenerem oddechowym wielu szkół, bo i Wima Hofa, i Butejko, i Extreme Performance Training, to w naszej dzisiejszej cywilizacji my większość czasu spędzamy siedząc, tak? Czyli zaburzamy ten tor oddechowy, bo nie oddychamy przeponowo. Prawidłowy oddech powinien zaczynać się z przepony, a nie z klatki piersiowej. Większość osób po pierwsze oddycha klatką piersiową, czyli oddycha płytko, hiperwentyluje się, oddycha za często i oddycha często otworem gębowym, a powinniśmy oddychać nosem. I te wszystkie rzeczy. Znowu, co się dzieje, jak się przestraszy? Dlatego oddychając otworem już gębowym, dla mózgu to jest informacja, że jesteśmy ciągle w stresie. Nie? Czyli najważniejsza czynność, nauczyć się oddychać nosem, uspokajać oddech. A najprostszy sposób jakby takiej relaksacji i wyłączenia się z tego stresu chronicznego, to jest tak zwane oddychanie kwadratowe. Czyli siadamy sobie nawet w korku, gdziekolwiek jesteśmy, czy w domu, możemy zjechać sobie tam na pobocze, bo wiadomo, w korku ktoś ruszy, to musimy też odjechać, chyba że mamy samochód, który sam robi to za nas. Ale wyciszamy się, staramy się otworzyć drogi oddechowe, żeby do przepony i otworem nosowym spokojnie robimy wdech trwający 4 sekundy, czyli to jest takie oddychanie po kwadracie. 4 sekundy wciągamy powietrze, 4 sekundy robimy pauzę, 4 sekundy wypuszczamy powietrze, 4 sekundy robimy pauzę i 4 sekundy znowu nabieramy powietrze. I tak oddychamy sobie spokojnie po kwadracie nosem i nasz mózg dostaje informację, że jest spokój i naprawdę stany takie stresujące obniżają się. To jest dzisiaj tak zaczynam. Nie, ale to jest naprawdę bardzo prosta czynność. To samo robi się w łóżku, na przykład jak mamy pełno myśli, tak, gonitwę taką w głowie, co tam jutro, co zaplanować, to leżymy, nie możemy zasnąć. To żeby to wyłączyć, skup się na tym oddechu i tylko. I sobie licz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I po prostu twój mózg jest tylko i wyłącznie skierowany na te cztery, 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 cztery. A oddech cię uspokaja i po kilku, pięciu, siedmiu minutach takiego oddychania tak się wyciszasz, że zazwyczaj powinieneś zasnąć. No chyba, że jesteś hiper pobudzony, no to... To jedziesz do końca. Tak, to jedziesz tak długo, aż w końcu zaśniesz. Z nudów. Dobra, ale no...
fajna, dziękuję za ten tip i też będę testował, dam znać jak idzie. Przechodząc dalej, właśnie trochę związane z tym stresem, czy z tego się często bierze właśnie zgaga, gazy, z czego to może wynikać? Ja sam trochę gdzieś tam walczę z zespołem jelita drażliwego, wcześniej jakieś SIBO i coraz więcej jak słyszę, to osób to ma i to oczywiście ja mega stres całe życie, chyba właśnie poziom hard i czy możliwe, że od tego i czym się możemy wspierać, co robić? No, czyli tak, jak najbardziej jest to stres też, ale również żywność i żywność zjadana w nieodpowiednich konfiguracjach. To też rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem. Picie kawy do posiłków. Kawa powoduje, że pewne substancje odżywcze się nie wchłaniają. Szczególnie kawa pita do posiłków z białkiem. Tak? Kawa blokuje wchłanianie żelaza. I przez to, że kawa blokuje jakby wchłanianie, te treści pokarmowe nie są dobrze trawione i zaczyna się zgaga. Problemem tego jest w ogóle picie do posiłków, bo tak, zakwaszenie żołądka zdrowego człowieka powinno być między 1 a 2 pH. Jeżeli, bo to jest silny kwas żołądkowy, który znowu, jeżeli przyjmujesz inhibitory pompy protonowej, czyli te leki IPP, ten kwas jest rozrzedzony, dlatego nie ma tego podrażnienia. Wszystkie leki IPP powodują to, że nie podrażnia nas ten kwas solny żołądkowy, bo on jest rozrzedzony, ale przez to nie przyswajamy dobrze pokarmów ze względu na to, że ich dobrze nie trawimy. A prawidłowo, żeby zamknąć dobrze wpust do żołądka, to zakwaszenie musi być silne, bo organizm nie pozwoli ci, jeżeli on jest zdrowy, żeby to wszystko się wylewało, treści pokarmowe. Dlatego podstawą jest pilnowanie zakwaszenia żołądka i nierozrzedzanie tych soków. A co się dzieje? Wchodzimy do restauracji, pierwsze co podać do picia, tak? Czyli bierzemy picie, pijemy, przychodzi jedzenie i zaczynamy wrzucać w siebie to jedzonko. Jeszcze najgorszy miszmasz robimy to, co też rozmawialiśmy, czyli białeczko w postaci mięsa, jakiś tłuszczyk, ziemniaczki, czy tam kasza, ryż, suróweczka i na to znowu kawka, nie? I to jest taki zapalny jakby produkt w naszym żołądku, że nie ma możliwości, żeby nie było zgagi, nawet u zdrowego człowieka. Jeżeli byśmy nie rozrzedzili tej treści żołądkowej, czyli to zakwaszenie by było prawidłowe, zjedlibyśmy sobie nawet to mięsko, które mitem rzucają, że ono gnije w jelitach, nie popijalibyśmy po posiłku bezpośrednio, to się wszystko ładnie strawi i zgagi nie będzie. No ale jak już ktoś ma te refluksy, no to troszkę trzeba się cofnąć i to wszystko naprawić i dopiero później pilnować. Tak, czy możemy zacząć naprawę właśnie? No pierwsze to jemy, że nie jemy z wodą ten refluks, tak? Tak, no, na pewno, jeżeli nie ma bakterii Helicobacter pyroli, bo to też przy refluksach często jest później problem z bakterią Helicobacter pyroli, którą lekarze leczą antybiotykiem. Nie ma też takiej potrzeby, no chyba, że jest bardzo duży przerost tej bakterii, no to musi być już antybiotyk. To czym się leczy? Ale jeżeli nie ma, no to pierwsze co powinno się odstawić te leki przeciwzgagowe, te wszystkie Reni, IPP, i omeprazole, poprazole, no to niektórzy sobie nawet nie zdają sprawy, że przez lata biorą leki, które powodują to, że my się nie dożywiamy, no bo organizm z rozrzedzoną treścią żołądkową nie jest w stanie dobrze rozkładać pokarmów, a jak ich nie rozłoży, no to nie jest w stanie wziąć substancji odżywczych. Czyli najprostszą metodą cofnąć się, jeżeli nie ma nadżerek, ale ty wspomniałeś na przykład, że masz nadżerki, czyli trzeba wyleczyć najpierw nadżerki. Nadżerki można wyleczyć albo delikatną dietą, albo krótkim postem wodnym, który ja robię, bo wtedy pozbawiasz organizm pokarmów i przewód pokarmowy jest jakby czysty, opróżniony i on się samodzielnie zagoi. Później wprowadzamy właśnie powoli odpowiednie żywienie i jeżeli osoba miała problemy z nadkwasotą, to musi ten żołądek dobrze zakwasić, czyli wręcz przeciwnie do tego, co zaleca medycyna konwencjonalna, czyli ten żołądek powinien być dokwaszony, a najlepszą opcją na dokwaszenie to jest picie łyżeczki soku, nie soku, tylko octu jabłkowego, 5-procentowego, nieklarowanego, z odrobiną wody, z 20-30 minut przed każdym posiłkiem, bądź jest taki zakwas błotowa, bądź inna nazwa tego to jest wódka carska. I taką małą ilość
około łyżeczki czy łyżki stołowej wypija się 20-30 minut przed posiłkiem. Wtedy żołądek lepiej się dokwasza, produkuje te soki trawienne i każdy pokarm zjadany jest lepiej rozkładany. I żołądek się domyka i wtedy nie ma problemu z tym refluksem, zalewaniem nas i następstwem tego są właśnie nadżerki, nie? Bo ten silny sok żołądkowy wychodzi do przełyku, on go zaczyna podrażniać i zaczynają się nadżerki. To samo de facto jest i z SIBO, i z jelitem cieknącym i drażliwym i no teraz jest masa chorób. Ale też tak samo się leczy, nie? Wszystko leczy się bardzo podobnie, czyli najpierw trzeba to zaleczyć, później przeciwdziałać. Dobra, a głodówkę, jak mówisz, to ile można tak sobie, jak w domu chcemy, nie wiem, zrobić, to jak długo, czyli to i nic nie jem, nie wiem, piję wodę, jak to wygląda? Znaczy ja dla osób, które nie mają jakby pojęcia i trochę mają obawy do robienia samemu tych postów wodnych, organizuję takie postkampy, gdzie wyjeżdżamy razem. Ja tam nie dość, że są warsztaty różnego typu edukacyjne na temat jak zdrowo żyć i że można zdrowo żyć. I oprócz tam innych zajęć, no razem głodujemy, tak? Czyli taki post wodny, mój wyjazd trwa tydzień czasu, a my jesteśmy 5 dni, minimum 5 dni na głodówce, chociaż większość moich uczestników te posty jednak przedłuża. Ale to nic nie jest. Nic nie jemy, tylko pijemy wodę z elektrolitami i w trakcie tego no, zachodzą bardzo ciekawe procesy w organizmie, bo nawet za to została przyznana Nagroda Nobla, czyli procesy autofagii, gdzie nasz organizm zjada chore komórki i sam siebie naprawia. Kiedyś chyba doktor Dąbrowska też coś takiego tak, miała. Tak, ona robi bardzo byłem podobne. Byłem kiedyś na tym właśnie. Tak, tylko że doktor Dąbrowska robi troszkę lightowo bardziej. Jeść. Tak, że tam się je około 800 kalorii w postaci warzyw różnego typu i owoców. Ja, ale też było ciężko. Ale te posty Dąbrowskie i tak zwane, one są zdecydowanie dłuższe. Nie? Posty wodne. Ja tydzień wytrzymałem, poszedłem poza piekarkę. Powiem ci, że tak smakowała. No to cukier w ogóle inne, w ogóle odczucie, nie? Ale to nie najlepsza droga. Ale próbowałem. Ale chociaż próbowałem. Tak, nie, tak. Znaczy wiem, że też leczy. Czytałem dużo o tych, tak naprawdę tutaj, jak mówimy, myślę o tym, że rzeczywiście fajne, że takie rzeczy robisz, bo chyba się kiedyś też skuszę, żeby rzeczywiście przeżyć taką głodówkę, bo no, wiem, ile mamy syfu w sobie, nie? Jakby to jest chyba rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Odnośnie tego syfu, no to też chciałem Cię zapytać o plastik, bo mówi się właśnie, że jest wszędzie. Jestem ciekawy, czy to jest mit, czy nie, bo mówi się, że plastik może odkładać się w mózgu. Jest on wszędzie. Z drugiej strony, że na przykład w tych wodach to do końca on jest nie szkodzi nam i znowu, wiesz, tu jedne badania, tu drugie i nie wiadomo, czy badania niesterowane, ale jak to jest? Czy rzeczywiście jest go tak dużo? Coś możemy z tym zrobić? No bo wodę, wiesz, kupisz, tak jeszcze ci mówię, no to 99% jest i tak w plastiku, nie? Ciężko mi wyobrazić sobie, że będę takie małe butelki kupował i gdzieś je trzymał. Znaczy tak, ja mieszkałem przez prawie 10 lat w Niemczech, no to w Niemczech jednak jest ta moda szkła cały czas jeszcze, nie? Jest to szkło zwracalne, inaczej, ta kultura troszkę inaczej jeszcze wygląda, mimo że tam Niemcy już się kończą, ale ta woda w butelkach szklanych im została, więc to chociaż jest dobre, to są te sklepy tak zwane getrynki i tam się jeździ, wymienia i jeździsz ze skrzynkami. Ja pamiętam jako dziecko takie cytruski były, nie wiem czy ktoś tu pamięta, takie właśnie wysokie napoje, które były tak, właśnie w szkle. Tak. Syfony takie też. Tak, syfony. No teraz są zamiast syfonów te automaty Soda Stream. Nie? Dlatego ja powiem, co ja polecam, a z tym plastikiem. Ja miałem też epizod przed pracą jeszcze w Big Farmie, pracowałem w Coca-Coli. Jak byłem na szkoleniu w Coca-Coli, to byliśmy przy procesach również produkcyjnych. Jak wyjeżdżała, wszystkie napoje wyjeżdżają z fabryki, no to one stoją na paletach na dworze. I teraz sobie wyobraź, że są różne warunki atmosferyczne. Tak zimą to coś zamarza, tak latem promienie słoneczne, czyli plastik w zmiennych temperaturach wydziela się do napojów. Czyli nie ma możliwości, żeby tego plastiku nie było w napojach. I co ostatnio dopadłem badania, że w każdej butelce plastikowej z wodą jest około 240 tysięcy cząsteczek plastiku, mikrocząsteczek plastiku, więc to są ilości niewyobrażalne. I to co mówisz, plastik odkłada się wszędzie, nie tylko w mózgu. I z tego powodu też są różnego typu później choroby i również i nowotworowe i nie tylko, tak? Bo jakieś stwardnienia zanikowe boczne, stwardnienia rozsiane i różnego typu Alzheimery. Po prostu szereg chorób jest za tym bardzo duży. Ile jak już kole chcemy, to w puszce. Nie. Nie pijemy w ogóle. To nie pijemy w ogóle. No coli akurat nie polecam, ale no jak ktoś bardzo lubi, to
Są jeszcze chyba restauracyjne w tych szklanych butelkach, nie? Małych. No, jeszcze takie 0,2. Tak, tak. No, na pewno ostatnie lata... Nie pijmy, bo to jest też cukier mówimy o zdrowiu, Tak, mówimy o zdrowiu, więc nie promujmy coli. Co ja zalecam? Wiadomo, że sam, jak przyjechałem dzisiaj do ciebie, jechałem pociągiem, chociaż mam butelkę ze sobą zabraną z domu, MBPA Free, gdzie zabrałem wodę z filtra odwróconej osmozy, bo jednak najstarszym filtrem na świecie i najbardziej skutecznym to są filtry odwróconej osmozy. To jest woda, która jest najbardziej czysta i klarowna. Filtry odwróconej osmozy czyszczą wodę w 99,7% wszystkiego. Ale to nie jest tak, że bo też o tej wodzie gdzieś czytałem, że ona też jest wyjałowiona z wszystkich minerałów. Tak, no to mówię, że to jest woda czysta ze wszystkiego. Ale teraz nowszej kategorii filtry mają jeszcze strukturyzatory, mineralizatory. Można wodorować tą wodę, po prostu możesz sobie pododawać tych nakładek i możesz mieć wszystko w tej wodzie. Ja uważam, że to jest przepłacanie i na darmo wyrzucanie pieniędzy. Dla mnie podstawą i zawsze, gdzie się przeprowadzam, taki filtr jest u mnie podstawą, czyli podstawowy filtr odwrócony jest ze strukturyzatorem, żeby nadawało jakby życia tej wodzie z powrotem. A ja, chcąc uzyskać minerały, dodaję sobie tam sód, potas, magnez, bo mam firmę suplementacyjną sprawdzoną, która ma suplementy w kropelkach i dodaję sobie to do wody, plus szczyptę soli kłodawskiej. Polska sól, najlepsza na świecie, uważam, bo nie jest podrabiana, bo nie wiem, czy wiesz, że sól himalajska, która jest tej samej epoki, jest no tak solą popularną na świecie, że ona jest podrabiana. To jest często zwykła chemiczna, ta NaCl, biała sól, która jest tylko barwiona. Najprostszym taki tip dla twoich słuchaczy, i moich dzisiaj też, jeżeli chcecie sprawdzić sól himalajską, wystarczy rozpuścić łyżeczkę w letniej wodzie. Jeżeli to rozpuścicie, to normalnie rozdzieli się farba od reszty, nie? Farba osiada różowa na dnie. A sól himalajska, z tego co wiem od różnych producentów, dystrybutorów, w Polsce w 90% jest solą podrabianą. No, kopalnia soli w Kłodawie jest dość małą kopalnią regionalną, nie sprzedającą na cały świat. To wspierajmy polskie, to też dobre. Wspierajmy naprawdę polskie produkty. Póki jeszcze są, bo właśnie walczymy. Tak, póki zostały. No tak. To dobra, przechodzimy do tego, co lubisz najbardziej, Ice Tiger, zimne prysznice. Powiedz mi, na co one działają, jak działają w ogóle i też czy możemy jakoś chociaż w małym stopniu na codziennie, nie wiem, zrobić taką rutynę, żeby każdy w domu, no bo wyobrażam sobie, że ja na przykład nie mam miejsca na zamrażalkę w domu, żebym do niej wchodził. Nie? No nie każdy musi być tak ekstremalny jak ja. Badania na AWF-ie pokazały, że sezonowe morsowanie, czyli od jesieni do wiosny, powoduje takie uplastycznienie erytrocytów, że de facto zachowuje się to prawie do następnego sezonu. Czyli nawet to bodźcowanie tym zimnym, jak ja to nazywam, od tego października do marca, kwietnia, zależy od pory roku, jak gdzieś możemy wyjeżdżać na akweny wodne otwarte i nie mamy możliwości trzymania w domu różnych tam zbiorników, powoduje, że i tak na cały rok mamy dużo aspektów dodatnich. Korzystanie z zimna w taki sposób, co ja robię, czyli codziennie przez cały rok, korzystając z zamrażarki między innymi. Ale zamrażasz tam wodę? Tak. Ja mam osoloną teraz nowa zamrażarka, co ci pokazywałem na zdjęciu, która przyszła. To ma 600 litrów. Ja do takiej zamrażarki wsypuję około 25 kg soli kłodawskiej, żeby ta woda mi nie zamarzała i tą wodę zmrażam tak, do temperatury około 0 stopni i taką wodę sobie tam trzymam i do takiej wody wchodzę. Co taka woda daje? To jest wywołany sztuczny stresor dla organizmu, ale krótkotrwały. To co mówiłem, że nasz organizm lubi stresy, ale krótkie, nie chroniczne i przewlekłe. Czyli wchodząc do takiej zimnej wody, organizm to szczytuje jako zagrożenie życia. Czyli on przez to zaczyna wyrzucać poprzez korę nadnerczy bardzo duże ilości różnego typu naturalnych hormonów, jak hormon wzrostu, testosteron, kortyzol, dopamina, noradrenalina i wiele, wiele innych, bo tam nasza kora nadnerczy, wszystkie hormony nie są przebadane.
ale nasza kora nadnerczy wyrzuca tysiące czy tam setki różnych hormonów, które mają za zadanie ratować twoje życie, tak? Więc my po takim wyjściu z tej zimnej wody, wejście zawsze jest nieprzyjemne, tak? Ale po wyjściu, jak ja jestem nawet z uczestnikami na kampach, i teraz mieliśmy tam styczniowy i w lutym kamp, i nie dość, że ludzie byli pierwszy raz na poście wodnym, to jeszcze pierwszy raz morsowali, bo wchodziliśmy do Bałtyku, tak? Temperatura wody w Bałtyku miała 2 stopnie. Więc ludzie, no, wejście to było straszne, ale po wyjściu po prostu jest zastrzyk takiej energii, radości, dopamina. Dopamina to jest hormon, który jest podobny w działaniu do kokainy, tylko że jest naturalny, długotrwały, no i nie ma po tym jakichś zjazdów i nie jest szkodliwy dla zdrowia, tak? Więc warto z tego korzystać. Poza tym te procesy, co powiedziałem ci, że elastyczność erytrocytów, a to wpływa na to, że podnosi się nasz układ odpornościowy. Jesteśmy bardziej odporni na przeziębienia. No ja muszę przyznać, że odkąd to zacząłem stosować regularnie, no to rzadko się zdarza, żebym naprawdę się gdzieś przeziębił czy rozchorował. Nie mówię, że nie, ale zazwyczaj to jest już moja głupota jakoś, tak? Że gdzieś się tam wyziębię za bardzo, czy swój organizm wystawia na jakieś ekstremalne warunki. To już bardziej moje błędy, bo jestem takim trochę testerem różnych rzeczy, różnych aspektów, żeby później nie powielać to na moich klientach. Mhm. A jeszcze mówiłeś o tych medytacjach przedtem, to też je stosujesz i mógłbyś powiedzieć, od czego zacząć, bo ja właśnie taki, wiesz, przebodźcowany dzisiaj chyba każdy, ale sam wiesz, jak w social mediach jeszcze, tak. Przecież jesteś tak, zaraz o tym jeszcze powiemy, o tych uzależnieniach nawet, ale no ja też czuję się uzależniony na social mediach, no to głowa chodzi, więc ja nie umiem, jeśli ktoś mówi, patrz się na świeczkę i mów, no co ty, że tam wiesz, odpływam i zupełnie nie jestem w stanie. I teraz pytanie, co byś polecił takim zabieganym ludziom? A czy ja miałem problem podobny do ciebie, bo ja byłem bardzo osobą, która miała miliony myśli na minutę w głowie i ja nawet robiłem kursy hipnoterapii. Ja jestem również hipnoterapeutą i szkoliłem się na tym. Ja nie umiałem się poddać hipnozie. Tak? Przez cały kurs, który robiliśmy, no, najpierw prowadzący, później jak robiliśmy zajęcia w parach, nigdy nie mogłem wejść w stan hipnozy ze względu na to, że ja miałem miliony myśli. Nie umiałem się wyłączyć, nie umiałem się skupić na tym, co mówi mi prowadzący. No i do czasu, aż trafiłem na Wima Hofa, czyli mojego pierwszego guru od metod oddechowych i zimna. I jak zacząłem uskuteczniać metody oddechowe właśnie techniką Wima Hofa, powodowało to taki trochę odjazd, że mój mózg się wyłączał z tego świata zewnętrznego i wtedy nauczyłem się skupiać na jakimś tam jednym aspekcie. Zazwyczaj robiłem to jakąś intencję, czy czułem, jak moje ciało zdrowieje, no bo wiesz, że no, chorowałem dość ciężko. Właśnie możesz powiedzieć, jak chorowałeś? Co to było? Raczej ja, pracując w koncernach jeszcze farmaceutycznych, czyli Big Pharmie, po iluś tam latach zacząłem czuć, że to nie jest to, co bym chciał robić. Tak? To nie jest ta misja, bo mi się wydawało, że ja będę naprawiał i leczył świat. No a robiłem jednak wbrew sobie pewne rzeczy, więc co się robi, jak coś robisz, co nie lubisz? No, zacząłem pić bardzo dużo alkoholu, tak? Nadużywałem i to bardzo dużo tego alkoholu, co się śmiałem. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że teraz nie pijemy, tak? Bo ja mówię, w swoim życiu to myślę, że spokojnie wypiję cysternę, jak nie więcej. Źle się czułem, więc na drugi dzień zawsze garść tabletek przeciwbólowych, no bo głowa boli, tak, to muszę gdzieś jechać na drugi koniec Polski. Stres, ciśnienie korporacji, coś, co nie lubisz, znowu ten alkohol i takie błędne koło. I mój organizm po prostu pewnego dnia powiedział stop. I zacząłem się coraz gorzej czuć, zaczęły się różnego typu syndromy chorobowe, leczenia farmakologiczne, takie, tu jakiś guz się pojawił, tu coś i tak. Błędnym kołem zapędziłem się do tego, że któregoś dnia lekarze powiedzieli, że już nie mają pomysłu, co ze mną robić. Nie? I tam wyjałowienie mojego organizmu poprzez procesy farmakologiczne spowodowało, że wdało mi się stadium sepsy stopnia 4 na przełomie 5, to jest już prawie śmiertelne, plus jeszcze guzy nowotworowe. Dlatego u mnie lekarze rozłożyli już ręce i de facto było dogorywanie. I tylko dzięki mojej żonie i matce, które tam szukały rozwiązań na tamten czas, to był 2013 rok, więc nie było YouTube'a, nie było takich miejsc, gdzie można było zasięgać informacje. Wygrzebali jakieś stare książki z bloku wschodniego, tak, w języku rosyjskim i co można robić, jak można ratować życie.
No i zaczęły się tam różnego typu procesy, tak? Eksperymentowania też, no bo nie było wiadomo, co do końca robić. To tylko była literatura, nikogo nie znaliśmy. No ale proces się jakby powiódł. Nie ukrywam, że z wieloma skutkami ubocznymi też, o których też rozmawialiśmy. I udało mi się jakby zacząć ten powrót do zdrowia metodami alternatywnymi, plus później właśnie praca z psychiką, praca z własną głową, praca z medytacją, praca z zimnem, praca z oddechem, i to tak ciągle coś dochodziło nowego. Stąd moje doświadczenie i ta nauka, którą pobieram de facto no, 2013 roku, najpierw na własnym przykładzie, później już na moich klientów, pacjentów. No spowodowała, że no, mam misję niesienia zdrowia, a myślę, że mam dość dużą wiedzę, jak te kropki łączyć, żeby to zdrowie się naprawiało. A ja wracając do medytacji, no to właśnie metody oddechowe, które mnie wyciszały i skupienie na jakiejś tam intencji. I ja w ten sposób uczę się i wprowadzam sobie ten stan medytacyjny. I tutaj wszystkim polecam, co mają taki sam problem, że, a większość społeczeństwa w dzisiejszych czasach jest nadpobudliwa. Wygooglujcie sobie, czy na YouTubie znajdźcie najprostszą, podstawową technikę oddechową Wima Hofa i wystarczy ją wdrożyć naprawdę w codzienne życie. To jest 15-20 minut z rana. I wchodzicie w dzień inaczej, spokojniej, choć można też robić to również wieczorem i wyciszyć się wieczorem. To jest bardzo mocne, bo dzisiaj właśnie mówimy też o uzależnieniach i coraz więcej dzieci przede wszystkim jest uzależnione od telefonu, dorośli, tak jak mówię, ja też. I ta psychika dzisiaj jest bardzo słaba. Ktoś powiedział, że nawet z takim bogatym przedsiębiorcą rozmawiałem, mówi, że on sobie z wszystkim poradzi, tylko się martwi o psychikę dzieci, że nie wie, co zrobić, żeby zbudować psychikę, że dziecko idzie później do szkoły i tak było w wielu przypadkach i wiesz, i jest depresja, płacze, różne rzeczy mówią, że był na giechu, a tam jeden ktoś z okna wyskoczył, drugi coś tam robi. To jest dzisiaj takie smutne i co możemy zrobić, bo też pewnie spotykasz ludzi, klientów, którzy mają uzależnienie od właśnie między innymi telefonu, nie? Znaczy problem, widzisz, to jest taki, że w dzisiejszych czasach promocja swojej firmy, swojej marki osobistej, swojej osoby polega na promowaniu się w social mediach. No i nie ukrywam, że tutaj będę trochę hipokrytą, bo uczę, żeby ten telefon odkładać, no a sam chodzę z tym telefonem, no bo tu trzeba nagrać rolkę, to trzeba wrzucić. No ja dopiero tą przygodę z social mediami zacząłem parę miesięcy temu, więc się rozkręcam, no ale no jest to troszkę, dla mnie już też, ja marzę czasami, żeby wziąć i wyrzucić ten telefon, bo chcę uciec z natury, ja uwielbiam naturę, nawet jak dzisiaj do Ciebie przyjechałem do Warszawy, to pytałem Cię, jak Ci się tu mieszka, bo no ja teraz się śmieję, mieszkam prawie na przedmieściach Bieszczad. No ja dzisiaj uciekam do natury, tak, do Nowego Sącza. Tak, właśnie, to mówiłeś, że już się zastanawiasz, żeby tam wrócić. No bo to daje nam spokój. A dlaczego tak to uzależnia? Bo to są wyrzuty dopaminy, czyli pobudza nasz ośrodek nagrody. Tak? Zobacz, że teraz już badania pokazują i coś jest śmieszne, że w algorytmach tych social mediów, żeby twoja rolka wpadała w zasięgi, to widz musi utrzymać uwagę 19 sekund. Staje się to już problemem. Ja jak obserwuję sobie dzieciaki, to one... Po prostu to jest 3 sekundy, 4 sekundy, one mają cały czas takie rzuty dopaminowe, ale coraz więcej osób dorosłych też. Następnym problemem jakby social mediów jest to, że zobacz, że w social mediach przedstawia się tylko fajne rzeczy, tak? Czyli zobacz, ten na takich wakacjach ten sobie kupił jacht, ten samochód, ten nowe mieszkanie i ty ciągle czujesz się gorszy, tak? Gdzie to na to zarobić? Tak, człowiek ma kredyty z tyłu, wszystko. A temu się powodzi, nie? Ale nikt nie wsadza swojego zdjęcia, jak robi, brzydko mówiąc, kupę w toalecie, jak się kłóci z żoną, czy ma problemy. A często też manipulują, auto wypożyczone, niektórzy z kredytem, kolegi. Tak, albo gdzieś tam walnie sobie fotkę na tle czyjegoś domu i mój nowy nabytek. I to też w jakiś sposób wpływa negatywnie na naszą psychikę. Zanikają kontakty międzyludzkie, przenosi się. Ja jestem przerażony. Ja nie wiem, który ty jesteś rocznik, ale jestem 8-2, to jestem troszkę starszy od ciebie. Ty jeszcze jesteś przed magiczną czwórką z przodu, ja już po. No ale moje lata, ciężko było rodzicom zagonić dzieci do domu. A teraz jest walka, żeby dzieci wyrzucić na dwór. I tu mi się spodobał Czarka Tradera jeden tip,
że on wyrzuca swojego syna z domu i mówi, że nie ma wrócić wcześniej niż za 2-3 godziny. Nie? Czyli ten syn musi sobie na zewnątrz znaleźć jakieś po prostu atrakcje. No, u mnie jest walka też z dziećmi. No, jeszcze najmłodszy syn, który ma 8 lat, on jeszcze wychodzi, bo te dzieciaki takie 8-letnie jeszcze latają. No, ale córka ma 16, druga ma 12 i ich rówieśnicy nie wychodzą już na dwór. Oni jak się spotykają, to na social mediach. Nie? I dla mnie, ja mówię, no idź, ale do kogo, gdzie? Zobacz, że ja pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i tam byłem mojej córce pokazać moje rodzinne strony. Ja mieszkałem w Blokowichach. Ja gdzie też, były, takie spłyty. Tak, spłyty wielkie, gdzie były pełno dzieciaków. I przeszedłem z moją córką te wszystkie osiedla, żadnego dziecka na dworze. Pusto. Nie? Tak, my też graliśmy w palanta, tak, w piłkę, palanta, w jakieś piłkę, zośki, w podchody, w gasle, jak dzieci, resorówki. Tak. Po dachach chodziliśmy, no nieraz się spadło. Tak, no, ale po śmietnikach. No, tak, no też, śmietnikami nawet jeździliśmy, że ja po prostu różne rzeczy się robiło, ale te dzieci spędzały czas wspólnie, razem. Interakcja międzyludzka była. A teraz tego nie ma. Tak, ja pamiętam, marzyło się wrzucić ze szkoły, żeby wyjść na podwórko. Tak, tak. Rzucało się ten, albo w tornister w krzaki, albo nawet... A rodzice przez okno, domu, no, a kolacja. Tak, przez balkon, nie? I to tak śmiesznie, bo na różnych piętrach wychodzili i każdy wzywał każdego. Dlatego są fajne inicjatywy, które ty robisz między innymi, czyli takie zloty przedsiębiorców, gdzie można, bo każdy żyje w swoich biznesach, w swoich jakichś tam planach życiowych, a tutaj jednak... Mogą się ludzie na żywo spotkać i ze sobą powymieniać doświadczenia. Musimy wychodzić do offline'u. Tak, tak. Tak. No i ja się staram też robić te postcampy, bo postcamp to nie jest tylko głodówka, to nie jest tylko edukacja, ale to są fajne networkingi, nie? Gdzie moją ideą nigdy nie było, żeby u mnie na kampach powstawały jakieś biznesy. To śmiesznie, że jednak powstały, bo ludzie z różnych branży gdzieś tam się dogadali i wiem, że już z moich postcampów, które dopiero zacząłem od września robić w Polsce, no, mamy pół roku tam z kawałeczkiem i to fajnie się przyjmuje, super. Tak? Ewolucja nastąpiła dość duża, więc cieszę się, że są takie osoby jak ty, są jak ja. Jak ty. Tak, i to jest... że działamy. No to Sebastian, praktycznie prawie kończąc, czy jest coś, co ty byś chciał przekazać naszym widzom? A czyli tak, moim głównym, no bo jestem jako trener zdrowia, tak, ja cały czas staram się obrócić troszkę. Wiadomo, finanse są ważne, bo twój kanał ogląda jednak duża rzesza przedsiębiorców bądź osób, która ma aspiracje do bycia przedsiębiorcą i osiągania dużych celów. Ale zobaczcie nawet na sportowca. Sportowca narzędziem do zarabiania pieniędzy jest ciało, no ale biznesmena tak samo, bo jeżeli ty zdobywasz te pieniądze, i zdobywasz, a olewasz twoje zdrowie. Mam kilku teraz takich klientów, taka anegdotka, no ale z życia wzięta. Bardzo naprawdę ustawieni ludzie. I no jedna z nich jest bardzo otyła i niesprawna. I mówi, a co mi teraz z tych pieniędzy, jak ja niedługo zdechnę? A moja żona znajdzie sobie jakiegoś mądrzego, mądrego i będą zużywać mój majątek, który zgromadziłem. Tak? Dlatego... Ja wszystkich proszę, żeby troszkę się zastanowić nad własnym zdrowiem, że po co mamy tylko gonić za pieniądzem, jakich ze sobą nie zabierzemy. Więc żeby taki trochę balans znaleźć, skupić się na tym zdrowiu. Wiadomo, skupić się też na biznesie, skupić się na rodzinie, na relacjach różnego typu. No ale żeby to zdrowie traktować jako jedną z najważniejszych wartości. No bo mówię, żadne pieniądze, i to już pokazały największe sławy finansowe tego świata, jak Steve Jobs czy tak dalej, że no, tych pieniędzy nie zabiorą i zostaje jakąś tam historią. Nie? Jak to powiedział Rafał Jezdorski, żeby na końcu wszyscy jesteśmy bankrutami. Tak, bo... no i tu Rafał też ma dużo racji w tych kwestiach, że no wszyscy... W dniu śmierci stajesz się bankrutem, tak, i twój majątek już tak, nie jest twój. Dlatego zróbmy to, żeby nasze życie przedłużyć jak na najwyższym poziomie zdrowotnym. A ci, co mają żony, mężów, żeby nie musieli szukać innych, tak, i wydawać niższego majątku w naszej pracy. Żeby wydawały, tak. Twoje ciężko zarobione pieniądze. Wydawaj zużyje, sam. Tak, zużyje jakiś gość, który się przykleił. To jest bardzo mocne, no Sebastian, daje. Co ci mam powiedzieć? Życzę ci dalszych sukcesów. Cieszę się, że są takie osoby, że jesteśmy świadomi, że możemy dzisiaj dbać o zdrowie, że jak się coś wydarzy złego jakiemuś przedsiębiorcy,
produkty, to wiemy, gdzie uderzać, wiemy już, co radzić, jak sobie radzić i no, jesteś takim przykładem, że wyszedłeś z tego, więc no co, życzę Ci dalszych sukcesów no, i wielki bardzo. Szacunek. Ja Tobie też życzę dalej rozwoju kanału. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.